Dawno, dawno temu w grodzie w Kruszwicy nad jeziorem Gopło mieszkał Popiel, który był władcą. Nie było w nim żadnej szlachetnej zalety, żadnego czynu godnego bohaterskiego męża i księcia, dowodów cnoty, żadnego zamiłowania do zacności, oddawał się bezczynności, pijaństwu i obżarstwu. Jego żona, niemiecka księżniczka, również nie cieszyła się dobrą sławą. Oboje byli zepsuci do szpiku kości. Gdy ich syn miał 7 lat, zorganizowano uroczystość postrzyżyn, polegającą na rytualnym obcięciu włosów. Odtąd syn przechodził spod opieki matki pod zwierzchnictwo ojca. Nagle na uroczystości pojawiło się 2 nieznanych gości, którzy prosili o poczęstunek. Popiel ich przepędził. Nieznani goście znaleźli schronienie u ubogiego oracza imieniem Piast Kołodziej, który również świętował w tym czasie postrzyżyny swego syna, Siemowita. Na uroczystości u Piasta stało się coś niezwykłego. I tak nagle miało przybywać piwa, aż napełniono nim wszystkie wypożyczone naczynia. A natomiast ci, co ucztowali u księcia, znaleźli swoje naczynia puste. To niespotykane zjawisko zwiastowało błogosławieństwo dla rodu Piasta. Owymi nieznanymi gośćmi mieli okazać się 2 aniołowie przysłani przez samego Boga. Mijały lata i rządy Popiela trwały w najlepsze. To, co wyprawiał z rządzonym przez siebie ludem, bardzo nie podobało się jego stryjom. Ich ciągłe uwagi i prośby o porzucenie hulaszczego trybu życia stawały się uciążliwe dla władcy. Za namową żony Popiel postanowił podstępem zwabić swych stryjów do grodu i ich zamordować. W tym celu udawał ciężką chorobę. Zaprosił stryjów do siebie, aby mogli się po raz ostatni z nim zobaczyć. W trakcie spotkania zaproponował wspólne wychylenie kielicha. W złotym pucharze znajdował się napój z trucizną. Popiel udał, że pije, po czym podał go dalej. Chwilę później wszyscy stryjowie leżeli martwi. Popiel w swej bezwzględności zakazał ich pochówku, co okazało się dla niego zgubne, gdyż po pewnym czasie z ciał zamordowanych zaczęły wydostawać się myszy. Gryzonie ruszyły na Popiela i jego żonę. Ci próbowali wszelkich metod, aby się od nich uchronić. Gdy wszystkie spełzły na niczym, Popiel wraz z żoną popłynęli łodzią na wyspę zwierzą. To jednak nie pomogło, gdyż myszy przepłynęły jezioro, wtargnęły do wieży i zjadły Popiela i jego żonę. Wszyscy zgodnie uznali, że była to kara za niegodziwości, jakich dopuścił się Popiel. Odtąd wieża, w której dokonał żywota, nazywana jest Mysią Wieżą. Cieszący się szacunkiem, Piast Kołodziej wprowadził na tron swego syna, Siemowita, który był pierwszym władcą z rodu Piastów. Tak oto ziściło się błogosławieństwo 2 tajemniczych przybyszów sprzed lat, a dobroć Piasta Kołodzieja została wynagrodzona. Jego syn zapoczątkował nową dynastię. Po Siemowicie rządził jego syn Lestek, po Lestku Siemomysł, po Siemomyśle wszystkim nam znany Mieszko I.